Cześć, kadr ci w oko. Dzisiaj wracamy po przerwie. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Andrzej. I co? Dzisiaj zrobimy sobie odcinek specjalny. Poświęcimy go całkowicie żółwiom ninja, żebyśmy nie musieli odkreślać, tak, że w tym odcinku udało nam się powiedzieć, więc cały odcinek o tym będzie. W wakacje, które mieli zarówno uczniowie, jak i kadr ci w oko, udało nam się w kinie obejrzeć żółwie. O tym też sobie na pewno powiemy, ale jak to podcast komiksowy, zaczniemy se od komiksów. Dokładnie. Albo od samych żółwi ninja właściwie na początku, jako idei. Dwóch szalonych umysłów z lat 80. Tak, właśnie bardzo przez pewien okres chyba, jak w Batmanie czy w Supermanie, nie? Jedno nazwisko tam trochę odpadało, nie? No tak, z różnych względów. O tym to chyba powiemy na końcu odcinka, ale tak, no, głównie twarzą był Kevin Eastman. Choć oczywiście drugim ojcem żółwie jest Peter Laird, to jednak Peter się wycofał przez ostatnie lata i może też dlatego gdzieś tam bryluje Kevin, który ciągle bierze udział w procesie twórczym tych nowych rzeczy. A tych nowych rzeczy się nazbierało tyle, że właśnie postanowiliśmy tak specjalnie po wakacjach nagrać taki odcinek poświęcony żółwiom. Bo z Andrzejem lubimy żółwie i jest wielu fanów, chociaż żółwie nie mają w Polsce łatwo, ale no żółwie myślę, że... Nie mają łatwo, ale dalej się trzymają. Tak, nie? Ale się trzymają i marka w ogóle żyje i przeżywa renesans, co nie jest taką łatwą sztuką, bo ile było takich marek z dzieciństwa, które gdzieś tam dzisiaj umarły albo wyblakły, albo gdzieś tam sobie żyją na marginesie. A żółwie się kręcą całkiem dobrze i o tym też sobie później pogadamy, o tym przesycie całym. To prawda, ale myślę, że dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym, że przetrwała i jak się zastanowisz, to żółwie w sumie nigdy nie zniknęły tak naprawdę, nie? No nie, zawsze gdzieś tam były. Zawsze jakaś była kreskówka na Nickelodeonie, zawsze gdzieś coś było, gdzieś się przewijały i gdzieś tam je kojarzyłeś, nie? Nie tak, że zniknęło powiedzmy na... powiedzmy, motomyszy z Marsa, nie? Które teraz będą wskrzeszane. Tak. Po prostu zniknęły, nie? Koniec, nie ma. Żółwie ninja, tak samo jak Transformery, sobie żyły w swoim własnym cieniu, w swoich kanałach. No i czasem po prostu jest na szczęście ta erupcja, że jest tego więcej. Tak jak mówisz, pogadamy sobie o tym właściwie na koniec odcinka, czy da się z tym przesadzić. Natomiast jeśli chodzi o same żółwie ninja, no myślę, że większość osób, która nas słucha, miała jakąkolwiek styczność, nawet się zdziwię, jeśli ktoś nie miał w ogóle styczności z żółwiami ninja. No wpisały się do popkultury wyraźnie. Same imiona, wiadomo, kolory, opasek. Jak wszyscy mają czerwone opaski, jak kiedyś, no to wtedy jest problem. Wtedy trzeba po broni rozpoznać, nie? Tak, tak. I ewentualnie czasem klamra na pasku ma... Tak, literkę. Ma literkę. Tak, to już takie szczególiki, do których potem się można odnieść. Myślę, że większość osób, powiedzmy, z naszych kręgów takich piwnicznych ma swojego ulubionego żółwia. Czy jesteś w stanie wskazać ulubionego żółwia? Zawsze gdzieś tam miałem... Kurde, każdy jest inny i każdy jest na swój sposób... To nie znaczy, że któryś jest gorszy, ale tak. Taki, jakbyś się bawił na podwórku w żółwie ninja, to byłbyś... Wiesz, każdego cenię za coś innego, ale jakoś najbardziej chyba Donatello zawsze mi imponował, że nie był takim, wiesz, fizolem, tylko gdzieś tam zawsze potrafił też wykorzystać tą siłę umysłu. I szczególnie w zależności od tego, jaka seria, to były momenty, że to był naprawdę, wiesz, kawał naukowca. A przy tym wcale jakoś bardzo nie odstawał w tych kwestiach, wiesz, bijatykowych, więc chyba Donatello. Nie wiem, jak miał wybrać jedną figurkę, powiedzmy tak, do zabawy czy coś, czy tak jak mówisz, za dzieciaka na podwórku, to przybrałbym ten fioletowy kolor. To u mnie byłby pomarańczowy Michelangelo, bo na co dzień w życiu jednak jestem... spięty jak Leonardo. Michelangelo. I chyba zawsze Michelangelo pozdrawiamy. No zawsze mi jakoś imponował. Fajny był, luźny. Zawsze z pizzą, deskorolka. Tak. Nunchaku zarąbista opcja, wiadomo. Tak. Mikey w wersji
w wersji z kreskówki z filmu animowanego z Batmanem. To był po prostu Mikey of the Mikey. To był najlepszy Mikey ever. Tak, to była esencja, nie? Zupa żółwia po prostu, jeśli o to chodzi. Fakt faktem, tam był ekstra. I oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, jakim żółwiem jesteście, czy tam jaką postacią. Nie można powiedzieć, że ktoś nie mógł być April albo Kaysayem. Tak. A przecież... Czy, nie wiem, Leatherheadem, jeśli ktoś miał ochotę być A z czasem przecież doczekaliśmy się i piątego żółwia, bo jest też Jenica, ale to już nie jest tak oczywiste i tak bardzo powszechnie znane. Jednak gdzieś tam w kanonie się... Tak, Jenica to jest taki underground trochę, nie? Tak. Chyba wszystko powyżej jakby podstawowych rzeczy, czyli że są cztery żółwie, Splinter i Shredder, to jest powszechnie znana wiedza, taka popkulturowa. Natomiast cała reszta jest już głębiej, nie? Tak. Osób, które się tym zainteresują. Dokładnie. W jakiś sposób. No, ale tu właśnie w żółwiach mi się też zawsze podobało to, że te postacie są wyraźne i niezależnie od tego, z jaką formą żółwi mamy do czynienia, bo jeśli nie jesteście z tym zaznajomieni, to warto wiedzieć, że w zależności jakie żółwie sobie czytacie, oglądacie, gracie i tak dalej, to bardzo często to są różne uniwersa. To nie jest jedno wielkie, wspólne i wszystko musi być tak samo, tylko... Czasem Splinter to był Hamato Yoshi, który został zmutowany w szczura, tak jest w komiksach z IDW, a czasem to był szczur, który się zmutował w zmutowanego szczura. Tak jak żółwie. I nauczył się walczyć z kaset wideo. Tak, dokładnie, tak jak żółwie. I to jest różne i po prostu trzeba to zaakceptować. Czasem, wiesz, z kaset żółwi czasem obserwował swojego mistrza, jak to było w tym filmie. Tu też mamy taką animację Turtles Forever, gdzie właśnie te grupy z poszczególnych etapów R się spotykają, więc to też nam jakby daje jasno do zrozumienia, że to są zupełnie inne uniwersa. Tak, dokładnie. Natomiast zawsze no, jakby sens jest podobny, prawda? I pamiętasz może, jaki był ból dupy, jak zapowiedzieli te nowe animowane z Nickelodeona, gdzie te żółwie bardzo różnią się od siebie wyglądem. Rise of TMNT. Tak, dokładnie. Tak, pamiętam. I po prostu ludzie się, nie wiem, popłakali, że zmyślone postacie są inne niż kiedyś. Inaczej zmyślone niż były do tej pory. Tak, bo inne bronie i tak dalej, ale też... No, a kreskówka była super. Tak, też miała kinówkę, tylko że ona chyba od razu wylądowała na Netflixie i tu warto dodać, że Łukasz Kowalczuk, odhaczone też, na łamach zina Mutagon Crackle 2, który traktował właśnie gdzieś tam o żółwiach ninja, o twórczości Jacka Kirby'ego. Jest tam tekst, nie przypomnę sobie teraz z pamięci autora, który jakby broni tej kreskówki i jest też taki bardzo rzeczowo napisany, więc warto się też z tymi argumentami zapoznać, jeżeli ktoś miałby jakieś ale do Rise of TMNT, więc też warto sobie spojrzeć. Ale dobra, wracając jakby do samych żółwi, zastanawiam się, znaczy bardzo się cieszę, że one nadal żyją i nadal są w jakiś sposób odświeżane, ponieważ te żółwie, na których my się wychowaliśmy, to byłby trochę archaizm, bo to był taki hołd dla czasów, w których dorastaliśmy. Tak, no nie oszukujmy tak się. Wiesz, wydaje właśnie te deskorolki, że wszystko było radikal i w ogóle. Tak, no nie oszukujmy się też, że dzisiaj trudno się ogląda tą kreskówkę z 80. Tak, jakby okulary nostalgii na pewno ułatwiają oglądanie jej. Ale szczerze całkowicie rozumiem, że młodszy odbiorca może sobie wybrać młodsze wersje. Bardziej współczesne wersje. Tak, bo po prostu lepiej się to ogląda. I co ciekawe, żółwie mają mnóstwo tych wersji, a na przykład z Batmanem, no to no masz ciężko, jeśli chciałbyś jakąś inną kreskówkę. Spider-Man jeszcze miał jakieś te nowsze wersje swoje. Tak. Zastanawiałem się nad X-Menami, ale ostatnia różnica to był X-Men Ewolucja, która też była raczej w naszych czasach. Tak, to było dawno temu, to my byliśmy nastolatkami. To prawda. A teraz się z kolei wraca do tych starych X-Menów znowuż, więc rzeczywiście ciężko. No musiałbyś się, jeżeli chodzi o kreskówki, to takie wariantowe powiedzmy, to rzeczywiście nie ma tego zbyt wiele. A w komiksach, no to musiałbyś po ongoingi sięgać jedynie. I to takie, wiesz, bardziej odchylone.
Tu akurat Spider-Man ma tego bardzo dużo, nie? Natomiast w innych seriach... A będzie miał jeszcze więcej. Tak. To trudno jednak. Tak, ale no jakby nie patrzeć, Żółwie Ninja jakby też poruszały różne tematy. Wiadomo, ten taki oczywisty, podobnie zresztą jak w X-Menach, czyli odtrącenie, bo jesteś inny. Ale też, że warto być dobrym pomimo bycia innym i że ktoś cię odrzuca. No to taki oczywiste przesłanie, można powiedzieć. No to myślę, że film, o którym też będziemy mówić z tego roku, ten Mutant Mayhem. Jest zbudowany. Bardzo mocno na to kładzie nacisk i myślę, że w taki naprawdę fajny, odpowiedni sposób. No dobra, no to w takim razie, jak powiedzieliśmy sobie coś tam o komiksach i może jeszcze tylko parę słów o tym, jeśli nigdy nie czytaliście Żółwi Ninja, czy nie oglądaliście, to od czego można zacząć? I tak naprawdę nie wiem. Jeśli chodzi o to, a Ongoing z IDW, zaraz będziemy o nim rozmawiać, jest przecudowną serią, ale może was trochę zniechęcić ilość rzeczy, która jest do przeczytania, bo już jest długi. No to będzie za chwilę... Ciężko wskoczyć, chociaż są takie momenty, że można wskoczyć, nie? Można, ale to myślę, że po zapoznaniu się z kilkoma innymi seriami, które są bardziej przystępne i mają dużo niższy poziom wejścia. Zawsze możecie też od crossoverów, o których zaraz powiemy. No i Mateusz, jakbyś mógł podać te parę serii, które właśnie mają niższy próg wejścia, no to byłoby super. No dobrze, to może na początek powiedzmy sobie o tym, że aktualnie wychodzi, i to mówię o seriach, które albo trwają, albo zostały zapowiedziane. To wychodzi tego naprawdę bardzo dużo. Zastanę prawa do wydawania komiksów ma IDW i też mnie to zastanawia, bo mówiliśmy z Andrzejem w jednym z odcinków przed przerwą, że IDW miało kłopoty, przeszło reorganizację, muszą oszczędzać i tam gdzieś też wspominano, że oni wcale tak dużo na tych markach znanych typu Sonic czy właśnie Żółwie dużo nie zarabiają, jakby się wszystkim mogło wydawać. I zastanawia mnie, skąd takie duże natężenie tych serii. Czy to wynika z tego, że właśnie zarabiają mało i chcą więcej? Czy to wynika z jakiejś chęci dywersyfikacji? Bo tak naprawdę każda z tych serii będzie miała innego odbiorcę docelowego. Takie mam wrażenie. Można zacząć od crossoverów, dlatego że zacznijmy sobie od jednego z ostatnich i to jest też ciekawy przypadek, czyli Żółwie Ninja i Stranger Things, czyli serial, który jest na Netflixie i on też doczekał się swoich komiksów, doczekał się 5. sezon teraz będzie, tak, ostatni, więc to też już jest taka znana, popularna marka, która jedzie też dużo na nostalgii, bo się dzieje właśnie w latach 80. No i tu crossover z Żółwiami Ninja, no, wydaje się jakby naturalny w jakiś tam sposób. Pytanie, czy potrzebny? No. Przy czym już zapowiedziano, ta seria się jeszcze nie skończyła, bo to miały być 4 zeszyty, a już zapowiedziano, że będzie wersja Director's Cut, czyli z jakimiś uwagami scenarzystów czy rysowników. I zastanawiam się właśnie, skąd takie mocne namnożenie tych serii. Ale tak naprawdę... crossovery mają o tyle niski próg wejścia, że wystarczy wam wiedzieć, że po prostu są żółwie. I druga marka, i znacie drugą markę, tak? Więc jeżeli wiecie, że są cztery żółwie, że to są zmutowane żółwiki, mają mistrza Splintera, jeżeli oglądaliście którykolwiek sezon Stranger Things, no to już wiecie, już czytacie, nic więcej nie musicie wiedzieć. Podobnie ze Street Fighterem, czyli też... crossover, który jeszcze trwa, czyli Żółwie Ninja vs. Street Fighter. 5 zeszytów i tu wiadomo, troszeczkę inny ciężar fabularny, no tutaj głównie bijatyka, tak? Takie crossovery czyta się po to, żeby zobaczyć, jak Ryu czy Ken ze Street Fightera tłuką się z żółwiami. Fabuła jest bardzo generyczna, tak? Najczęściej leją się razem, żeby dojść do wniosku, że to mamy innego wspólnego wroga, łączymy siły, żeby go naklepać, nie? No proste, to było przerabiane tyle razy, ale to nie, mówię, to oglądasz po to, żeby zobaczyć te postaci razem, tak jak było, wiesz, mówię Ninja Power Rangers, nie? Ale nie myślisz o tym, że właśnie pod kątem tych wszystkich crossoverów, że to musi się tak zacząć właśnie, bo tak jak mówisz, fani chcą zobaczyć, jak się te dwie przeciwne siły, nazwijmy to, ścierają. Tłuką. Natomiast nikt nie może wygrać, żeby któryś fandom po prostu nie dostał zawału. Tak. Jakby ktoś pokonał Goku na przykład, to nie wiem, co by się w internecie ale stało. Ale teraz wsadziłeś kij w mrowisko.
Tak, a najlepiej jakby na przykład pomysłowy Dobromir pokonał Goku, to wtedy, tak, wtedy ktoś by się dowiedział o pomysłowym Dobromirze za granicą. Albo zaczarowany ołówek tam, wiesz, narysował ołówkiem w powietrzu, coś wypadło, Goku nie żyje. Nie? Dobra, nieważne. Innym takim crossoverem, i to jest to, co już wspominaliśmy, jest Batman i TMNT, i to tak naprawdę powstały trzy serie w ramach tego crossovera. I film, który tak naprawdę jest esencją tego wszystkiego. Jeżeli oglądaliście ten film, to nie musicie czytać tego komiksu, bo widzieliście wszystko, co jest najlepsze w tym połączeniu. I to też jest taka esencja tych crossoverów, ale no co, czy to oznacza, że nie możemy się przy tym dobrze bawić? No ja przy tej animacji się bawiłem po prostu świetnie. Zwłaszcza jak była scena z fajerwerkami, to płakałem. Tak. Ze wzruszenia. Tam. Wstałem i zacząłem klaskać. Nie, to jest po prostu cudowna animacja. Każdy ją powinien obejrzeć, kto tylko choć trochę gdzieś tam zna, lubi Batmana i tak samo żółwie, bo naprawdę warto, jest świetna dawka rozrywki. Mamy też wznowioną, w zasadzie już drugą serię TMNT Saturday Morning Adventures. To jest seria, o której już wspominaliśmy na łamach podcastu. To jest tak naprawdę komiksowa kontynuacja właśnie tej kreskówki z lat 80., czyli charakterystyczny design, charakterystyczna kreska, humor. I to było 4 zeszyty, teraz już mamy drugą serię tych sobotnich, porannych kreskówek. To już będzie chyba 7 zeszyt zapowiedziany i są też specjale, bo zeszyty specjalne, które z okazji Halloween, jakiś tam summer special z okazji wakacji, więc to się kręci. No jeżeli akurat nie interesują was crossovery czy jakieś nowe serie, a pamiętacie tą kreskówkę, możecie sobie czytać tę serię komiksową i to jest tak, jakbyście po prostu jeden zeszyt, tak jakby jeden dodatkowy odcinek. I też okej. Okay. Mhm. Mamy przecież bardzo dużą odnogę, gałąź, czyli Lastronina, bo to jest tak naprawdę wykreowane osobne uniwersum, które urosło do bardzo dużych rozmiarów. Bo mamy tak naprawdę pierwszą serię, zeszyt specjalny, jedynka, która wyszła w wersji Director's Cut, jest Hacek, czyli wydanie w twardej oprawie, które to wszystko zbiera. Pojawił się Lost Years, czyli prequel do tej serii. On też ma swój specjalny zeszyt, który się nazywa Lost Day Special. I już zapowiedziano, że będzie Lastrolin 2 Re-Evolution. Plus osobna seria, która jest z tym niezwiązana, ale to znaczy z tego uniwersum, ale nie jest powiązana z główną linią, czyli Untold Destiny of the Foot Clan. Jest tego naprawdę dużo. Zapowiedziano też grę z uniwersum Lastrolina, ale do tego przejdziemy później. Tak. Więc jeżeli natomiast jeśli chodzi o samego Lastronina, przepraszam, że cię wlazłem tak w słowo, to też był pierwszy raz od dawna, kiedy żółwie tak bardzo znowu wróciły, jakby w sensie temat żółwi, nie? Tak. Że faktycznie Lastronin był taki nahypowany, że się ludzie zastanawiali, kto jest tym Lastroninem. No bo jakby idea tego komiksu jest taka, że został jeden żółw, ale nie wiemy, jaki to żółw, bo ma wszystkie bronie, więc kapa, nie da się go zidentyfikować. I ma czarną opaskę, więc... Tak, i ma czarną opaskę, więc jeszcze i kolejna rzecz, która odpada do identyfikacji i nie ma literki na pasku. Tak. I faktycznie ta taka zagadka zachęcała znowu do śledzenia tego. I uważam właśnie, że jeśli chodzi o wprowadzanie tych nowych serii, no to świetnie to robią z żółwiami, że to nie jest takie nachalne, nie? Tak. Dla mnie to było trochę jak Old Man Logan, które potem uznali, o dobra, komuś się podobało, to dawaj pieniądze z tego robimy. Tak, ale tu się powoli robi podobnie. I teraz jak myślisz o Old Man Logan, myślisz, o dobra, tylko, znowu. Wiesz, tu, wszystko Old Man ktoś tylko tam. Wiesz, co tu się podobnie robi chyba niestety, ale też zgadzam się, to weszło takie... Mocne uderzenie, tu było też takie backstory, że to już Kevin Eastman miał na swojej desce kreślarskiej z Peterem Lardem już na początku, kiedy w ogóle zaczynali tworzyć żółwie, tylko ten pomysł przeleżał w szufladzie. Mam nawet taki zeszyt, bo ja Lastronina w zeszytach zbierałem, on się nazywa... Czekaj, patrzę na półkę. Bonus Special Archives, czy jakoś tak. I to jest osobny zeszyt, który ma tylko jakby materiały takie specjalne. Później w Hacaku oczywiście one i tak wylądowały.
i tam można się dużo dowiedzieć, jest dużo tych archiwalnych szkiców, więc to też była taka ciekawa historia, jak oni wyciągnęli to z szuflady. No i dwa, że to są takie żółwie już bardziej dojrzałe, bardziej mroczne, a tego zawsze jednak brakowało. Bo w porównaniu do tej kreskówki właśnie z lat 80. to taka dosyć infantylna dzisiaj się może wydawać, nie? Taka, wiesz, dla dzieci, dla nastolatków, dla młodszych odbiorców. Natomiast tutaj mamy naprawdę poważne spojrzenie i to jest też taką świeżością trochę był powiewem takiej świeżości dla Stronin. Tak, ale też dobrze, że był osobno. Że to jakby, że żółwie nadal możesz czytać w każdym wieku. I że masz Lazdronina, który jest po prostu bardziej, znaczy nie chcę powiedzieć bardziej skomplikowany, ma mroczniejsze te treści, nie? W cudzysłowie dojrzalsze, bo no, chciałbym uniknąć takiego mówienia, że coś jest, o, to super dojrzałe. Nie. No, sranie w banie. Po prostu jest, najgorsze jest właśnie w wielu seriach dla mnie, na których powiedzmy dorastałem, że część osób, które lubią te serie, oczekują, że one zawsze będą dorastać z nimi, jakby były stricte zarezerwowane dla nich. Tak, i że będą zawsze takie same. Z Transformerami, nie? Że nie, no to ja to zacząłem oglądać, jak miałem 6 lat i nikt inny nie może już tego zacząć oglądać, jak będzie miał 6 lat. Wszystko powinno iść dla mnie. Tak. No to jest żenujące i właśnie cieszę się, że po prostu jest ten osobny, jest Lazdronin i koniec. Tak, no wiesz, nie ma gadania, chcesz. Pamiętasz, żółwie z dzieciaka możesz sobie oglądać, czytać w sensie Lastrolina i całą resztę mieć gdzieś. I odwrotnie, możesz sobie czytać inne serie i na Lastrolina w ogóle nie zwracać uwagi. I okej. Okay. Mhm. No i wracając do serii, no mamy też chociażby nawet na Apple Arcade, czyli to jest ta platforma dla urządzeń Apple, gdzie są gry ekskluzywne, jeżeli się nie mylę. I tam na przykład też ekskluzywna trafiła gra Splintered Fate i od razu do tej gry powstał tak jakby one shot, czyli IDW wydał komiks, który jest wprowadzeniem do tej serii i tu podobnie, możecie sobie pykać w gierkę na iPhone'ie, spodobało wam się, sięgacie po komiks, który gdzieś tam rozszerza tą fabułę, no i okej, i czemu nie. Więc nawet tego typu rzeczy, czyli gdzieś tam powiedzmy intro do gry w formie komiksu się dzieją. No i oprócz tego mamy tą potężną, już długą serię główną od IDW, która ma całą masę eventów, crossoverów. Był ostatnio przecież Armageddon Game, czyli taki duży, duży event. 150 numer się zbliża tej serii, więc to jest taka rzecz, która trwa od lat. No i tutaj rzeczywiście może być duży poziom wejścia, jeżeli chcecie czytać to od zera. Znaczy od początku, więc poznawać wszystkie wydarzenia, których było naprawdę sporo, wszystkie story arki, no to jest duże wyzwanie, ale też satysfakcja, myślę, potężna, bo ta seria przez 150 zeszytów nie miała jakichś bardzo słabych momentów. Myślę, że trzyma równy poziom. I to taki po prostu... Czasem miała takie spowolnienia, nie? No też miała trochę zmienione... Takie wyluzowanie... Tak. Narastanie jakby po prostu emocji przed, ale to nie było tak, jak na przykład mnie odrzuciło od Walking Dead, że 5 nudnych numerów, cliffhanger w 6, czytasz następne i ten sam schemat. Nie, tu jest inaczej. Tutaj, jeżeli zagrożenie narasta, później wiadomo, jest konflikt, epicki finał, dzieją się gdzieś tam znowu jakieś wątki poboczne, czasami seria skręca trochę w stronę życiówki, czasami skupia się na innych bohaterach, ten świat już jest mocno rozbudowany, cały czas coś się dzieje, nie ma nudy i po 150 niemal zeszytach plus tych wszystkich dodatkowych to już jest naprawdę tak rozrosły świat, w którym można się zgubić, że naprawdę kawał solidnej przygody. I też możecie sobie czytać ją i całą resztę może was nie interesować. I też okej, no niewiele tracicie, czytacie to, co was interesuje, dlatego pod tym względem to jest super, że tych serii jest tak wiele, no ale kto każe wam czytać wszystko? Wybieracie sobie to, co wam najbardziej pasuje i jedziecie. I jest okej, w ten sposób każdy gdzieś tam ma swoje żółwie. Tak, to prawda. Dobra. To do czego teraz chciałbyś przejść? No, może o giereczkach powiemy. Dlatego, o że... giereczkach. To zanim... Przepraszam, jeszcze ci przerwę na chwilę w takim razie. Zanim przejdziemy do giereczek, jeszcze się wypowiem może o tym ongoingu. Mhm.
Jeszcze parę rzeczy od siebie dodam. Bardzo długo zbierałem w zeszytach. Mam pewne, no, pewne spore opóźnienie, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, te różnice, to jak się te, nazwijmy, story arki różnią między sobą, to jest dla mnie niesamowite. Ja zacząłem zbierać w zeszytach od, jejku, City at War to chyba było? Setny numer, finał chyba. City at War to było okolice setnego numeru. 70 któryś chyba numer. No dobra, no to miałem. Droga, i potem było Northampton. I Northampton gigantyczne po prostu wrażenie na mnie zrobiło. Przez to, że było spokojne, jeszcze ta wspaniała okładka, jak właśnie najlepszy żółw, czyli Majki, siedzi i notuje coś na pieńku, to możecie sobie zobaczyć. To był dokładnie numer, staram sobie przypomnieć i oczywiście lekko sprawdzić, 30. No to gdzieś tam jeszcze początki. No proszę. Tak, no to mniej więcej przed tym było, może to nie było City at War, tylko jakieś Broken City czy coś. No nie, nieważne, nie pamiętam po prostu. Tak czy siak, właśnie ten jakby spokój, który tam jest i te różnice pomiędzy postaciami, to takie bardzo swobodne wprowadzanie, w cudzysłowie, nowych postaci, ale że możecie poznać i nie ma takiego natłoku, że nagle wszyscy są naraz. I nie wiesz, co się dzieje po prostu. Także no to chyba była jeden z lepszych ongoingów, jakie czytałem w komiksach. No superbohaterski. No powiem, jak mówię superbohaterskich, myślę, że wszyscy rozumieją, czemu tak mówię o żółwiach. Świetnie się bawiłem. I jedyny jakby problem chyba z tym jest taki, że te wydania zbiorcze z IDW są po prostu drogie. Tak, i żeby być na bieżąco, musiałbyś wydać naprawdę masę pieniędzy, bo tych wydań zbiorczych jest też już bardzo dużo. Mhm. Więc pozostaje cyfra. Tak, no pozostaje cyfra i chyba jest... jest na Switcha coś, wiesz? Taki do czytania komiksów i tam jest większość rzeczy z żółwi. To nawet nie wiedziałem. Tylko muszę sobie sprawdzić oczywiście, jak to się nazywa. No najwyżej wrzucimy w linku. O, nie pamiętam nazwy tej po prostu aplikacji. Tak, dokładnie. Jak znajdziemy, to będzie w linku, a właśnie sobie to dopisuję, żeby to zrobić i nie zapomnieć. Czyli tyle, jeśli chodzi o komiksy, to możemy przejść sobie właśnie do giereczek. Mamy w sumie jedną zapowiedź, czyli tego Last Ronina, o którym wiemy, że będzie. Tak. No i mamy rzecz świeżą, bo mniej niż miesiąc ma, ostatniego dnia sierpnia ukazało się DLC do Shredder's Revenge, czyli do tej bijatyki, o której mówiliśmy w podcaście. Zapowiadaliśmy ją i rzeczywiście miałem wtedy rację, że ten nowy tryb, który dojdzie, to survival, to można było się domyśleć po konstrukcji map. I bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym dodatkiem, dlatego że w dniu premiery kosztował 28 zł, jeżeli się nie mylę. Mamy nową postać Usagiego Yojimbo, ale doszło też Karai, więc mamy dwie postacie. Tryb survival nie jest takim prostym trybem jakby survival, jaki możesz sobie wyobrazić, że masz jeden statyczny ekran i falę wrogów. Jest to, powiedzmy, jakoś tam dodatkowo fabularnie w prosty sposób, ale jest umotywowane. Mapy dzielą się na kilka światów. W obrębie jednego świata masz kilka plansz, które są naprawdę świetnie zilustrowane. Pixel arcik jest po prostu miodzio. Masz dodatkowych, silniejszych przeciwników, masz różne perki czy jakieś takie modyfikatory, które cię osłabiają, ale w zamian dają jakąś inną moc i po prostu walisz te fale wrogów, zdobywasz kryształki po odblokowaniu odpowiedniego progu, czyli tam powiedzmy 50 kryształków, później 60 i to się tak zwiększa, przechodzisz do następnej mapy. I na koniec gdzieś tam, wiadomo, zmodyfikowany Shredder. Za odpowiednie odblokowania masz jakieś tam power-upy na stałe, które wchodzą, czyli tam powiedzmy dodatkowe życie, jakiś tam pasek zdrowia. Więc jest to bardziej rozbudowane niż mogło się wydawać. Ma troszeczkę więcej głębi niż takie zwykłe klepanie kolejnych fal wrogów.
No i dwie dodatkowe postaci, które możesz wykorzystać w innych trybach gry, czyli w story mode, w arcade'zie też możesz ich używać, więc jak najbardziej. Teraz ta gra ma już w ogóle 9 postaci grywalnych, więc całkiem spoko. I za 28 zł... No to jest super, zwłaszcza też... No. Naprawdę uczciwie myślę, że taka zawartość za te pieniądze, uczciwa cena, uczciwie postawiona sprawa. Ja pograłem chyba z 2 godzinki i nie udało mi się tego trybu survival jeszcze przejść. Dochodzę do tego Shreddera ostatniego i jeszcze go nie zrobiłem. I pograłem trochę Usagim. Mhm. Różni się od innych postaci, ma swoje ciosy. Ma naprawdę świetne... No to też jest ekstra właśnie, jak to nie jest po prostu skórka na Leonardo. Tak, nie, ma swoje ciosy, ma swoje fajne kombosy po wycince przeciwnika w powietrze, możesz podskoczyć i naprawdę fajne kombinacje tłuc. Plus jest szybki. Te statystyki mają jakieś odzwierciedlenie, jak się nauczysz grać na przykład Usagim, to jest szybkim po prostu zawodnikiem, jest dużo szybszy niż inne postaci. I naprawdę okej, więc tutaj uczciwie postawiono sprawę, uczciwa cena, plus zapowiedziano w ogóle, że wersja pudełkowa się ukaże, która ma już podstawkę i DLC na jednym kartridżu. A jeśli do tej pory nie mieliście żółwi, a chcielibyście sobie zakupić, to teraz będę mówił o Switchu, bo te ceny po prostu widzę. No ja też mówiłem o Switchu. Samo Shredder's Revenge, tak, samo Shredder's Revenge kosztuje 100 zł, jak jest w promocji, to zazwyczaj po 70 zł, było ostatnio w takiej cenie. Natomiast możecie też kupić od razu z dodatkiem cyfrówkę, w chwili obecnej kosztuje 118,80. No to myślę, że niewiele więcej wyjdzie ta więc wersja na karcie, bo ona chyba będzie trochę tańsza. Ale zobaczymy. Plus wiadomo, że no, ekonomia Switcha. Tak czy siak, ale możecie mieć teraz. Ekonomia Switcha, nie? Kupujesz grę, przechodzisz i sprzedajesz w tej samej cenie, okej. No. Tak, no to fakt faktem. Bardzo, bardzo często tak jest. Bardzo mnie cieszy to DLC, że jest pomyślane, a nie po prostu odblokowuje gotowe rzeczy, nie? Tak. Jest też super wycenione. Nie ma takiego wstydu, że właśnie płacisz, wiesz, pamiętasz czasy Bioshocka 2 i DLC, które się okazywało, że ma 435 kilobajtów, bo odblokowuje rzeczy na płycie. Tak, i to bardzo często tak jest, nie? Że wiesz, DLC jest zapowiedziane jeszcze przed premierą gry i to w zasadzie coś, co już w kodzie jest, tylko musisz to odblokować. Tak. No Warner Brothers uwielbia robić takie rzeczy, oprócz Mortal Kombat, to chociaż w Batmanie, nie? Jeszcze nie wyszedł Batman, ale już oczywiście trzeba dać zwiastuny, żebyście kupili Game Passa, bo to jest najważniejsze. Tak. Nie można od razu zrobić tylko... I oczywiście rok później wersja... Zapłać teraz, a potem więcej zapłać. I rok później wersja GOTY, czyli masz wszystko i tak na pudełku, nie? No, ale to znane bolączki świata gier... W każdym razie Shellshock Dimension to pozytywne zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tyle i bardzo dobrze się bawiłem, tak jak wspominałem. Jeżeli chodzi o kolejny tytuł, czyli zapowiedziana gra w uniwersum Last Rolina, no mieliśmy kiedyś plotki, wspominaliśmy o nich, ale chyba na ostatnim Gamescomie pojawił się taki bardzo krótki teaserek z tymi gasnącymi świecami i spadającymi opaskami. Oczywiście nagłówki... No i że było ciemno i mrocznie. Tak, oczywiście nagłówki w portalach branżowych, bajtowe tak, że bardziej się nie dało. Mamy trailer, mamy wszystko, nie? Tak jakby tam co najmniej, wiesz, godzina gameplay była widoczna, nie? No, ale... No właśnie, zobaczcie jak wygląda Last Ronin, tak, nie? Tak. Nowa gra z żółwi ninja. Tak. Świeczka. Tak, więc... Można powiedzieć... Ciekawe, co zrobią. No, można powiedzieć tyle, że po prostu rzecz się dzieje i mamy trochę więcej niż plotki, które były wcześniej. Mamy już, powiedzmy, jakieś tam oficjalne potwierdzenie, jakiś tam teaser i w zasadzie tyle. No wiemy tylko jeszcze... Jakieś studio, że tak, że to będzie trochę wzorowane na God of War. I patrząc na to, że dla Stronin, no to pasuje mi to, mi się to skleja. Jeżeli to będzie odpowiednio ciekawy system walki i rozwoju postaci, to jestem na tak. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Mam nadzieję, że mówimy o nordyckim God of War. Tak, to tym najnowszym. Ponieważ z całym szacunkiem do wszystkich fanów God of War'a, kwadrat, trójkąt przez całą grę. No, to już jest trochę też archaiczna forma. Nie był to jakby... No jest, zdecydowanie. Stare God of War'y, super cutscenki, bardzo ciekawa brutalność. No w tamtych czasach to było coś świeżego, ale dzisiaj już oczekujemy czegoś więcej.
Tak, tak, to prawda. No więc zobaczymy, co z tego wyniknie. To chyba THQ robi, nie? Tak, lub jakieś pod studio od nich. Nie pamiętam. Jakiś Nordic w sensie? Tak. Czy coś takiego, nie? No to no zobaczymy. Oni chyba też odpowiadali za Darksiders. Darksiders. Zgadza się, więc ta, no to walki... właśnie Darksiders bardzo blisko do przeniesienia, nie? Tak. A mówię, żeby coś tam się pojawiło. Ten świat Lastrogina to w zasadzie samograj, nie? Tylko zrobić dobry system walki pod tak, to. Tak, tak, zdecydowanie. Tylko żeby się nie rozjechać, nie? Żeby no tak. Jakby to jest rzecz, którą bardzo łatwo można by przehajpować. Tak, to prawda. I wtedy wyjdzie coś bardzo niefajnego. No, zobaczymy. No, ale to dopiero właśnie zobaczymy, tak, na pewno jak wyjdzie, bo... Będziemy informować i będziemy trzymać kciuki za tą grę, a później rękę na pulsie, żeby was informować. Zapowiedziane niby jest PS5, nowy Xbox i PC. W ogóle teraz patrzę na grafikę, że jest sponsorowany przez Federalne Ministerstwo Niemieckie. Proszę. Może jakieś stypendium dostali twórcy? No, dotacja, coś super. Takiego, skądś trzeba brać pieniądze, to ważne, żeby dobrze wyszło. A jeśli chodzi o inne gierki z Tymynyty, to w sumie jestem ciekaw twojej opinii, jaka jest twoja historia z grami. Czy miałeś jakieś takie ulubione? No. Jak te stare, powiedzmy, Żółwie Ninja, w które na chwilę obecną, gdyby nie Kałabanga Collection, które ma cofanie czasu. Tak, i o którym też mówiliśmy. To bym nie przeszedł. No, tak. To są trudne gry, nie ukrywajmy, ale gry takie były. No samo to, że za czasów NES-a nie miałeś save'ów. I wtedy no taką grę, jeżeli chciałbyś ją przejść, tak z marszu przejść, powiedzmy, nie wiem, mając nieskończoną ilość czy zdrowie, no to 40 minut, nie? Więc kupujesz grę za niemałe pieniądze w tamtych latach i masz ją na 40 minut, no trzeba było sobie radzić jakoś inaczej. Poziom trudności pozwalał na to, że musiałeś tą grę tłuc kilka godzin, żeby zapamiętać level na pamięć i wtedy móc go, powiedzmy, w miarę przejść. Były to trudne gry. Ja z takich wspomnień to mam takie, że miałem na Amidze tę pierwszą grę z żółwiami. Tą taką, wiesz, widok jest z lotu ptaka, taka mapka ala, a potem plansze widziane z boku. Tam był ten słynny level podwodny. No, bardzo frustrujący, a ta gra miała też taką historię, że była zbugowana i w jednym miejscu nie dało się przeskoczyć po prostu dziury w ziemi. Nie dało jej się przejść. Levele podwodne to jest tradycja rzeczy, które są trudne. Tak. I miałem... Jak Water Temple w Ocarina of Time. O, tak. I to była ta gra na Amiga Plus, na Pegasusie oczywiście. Było Project Manhattan. No ta trzecia część z NES-a w każdym razie. Ta chodzona bijatyka. Ona też była trudna i też w nią bardzo dużo czasu spędziłem z bratem w multiplayerze. To jest zresztą w Kałabanga Collection, więc miałem okazję przejść współcześnie, powiedzmy. Więc te dwie gry, a później to rzeczywiście długo, długo nic, bo ani na pierwszym PlayStation, ani na drugim PlayStation nie było zasadniczo nic ciekawego. Na pierwszym to chyba w ogóle nic nie było, na PlayStation 2 coś tam było, ale to nie było jakieś, wiesz, wysokich poziomów. Jakichś wysokich lotów. W 2007 było TMNT po prostu. No bo to na kanwie filmu to wychodziły te gry na wszystkie możliwe platformy i tak za bardzo się w to nie dało. Ale to Ubisoft robił, więc nie mogło wyjść. Więc nie dało się w to za bardzo grać, choć próbowałem. Potem był Smash Up, chyba kilka lat później, ale też to było... O, ale wiesz co wyszło? To pamiętam, bo sobie kupowałem na Xbox Live Arcade, bo miałem wtedy 360, wyszedł ten Turtles in Time Reshelled. Tak. I to było i fajne. On bardzo szybko został zdelistowany. Później był już w ogóle niedostępny. Nie można go było już kupić. A był fajny. Rzeczywiście, pamiętam. Plus na GBA wyszła. No i potem chyba jakieś Out of the Shadows wyszło. Na GBA były fajne ale tytuły. Ale to mi się nie podobało. Bo na Game Boyu było całkiem spoko. Na dual screenie chyba była trzecia część, tak jakby kontynuacja tej serii z Game Boya. I to jakby tyle. Więcej jakichś tytułów nie zapadło mi w pamięć. No i teraz ten właśnie Shredder's Revenge po latach zrobił takie mega przyjemne odświeżenie tego wszystkiego. No wiesz, z jaką grą ja jeszcze miałem w cudzysłowie problem? Jak wyszło to Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan, które zrobiło Platinum Games
i Platinum Games wcześniej zrobiło Transformery. Tak. I bardzo mi się podobały tamte Transformery. Podobało mi się też, że były strasznie kolorowe. I można było grać Grimlockiem, więc jakby z głowy, jeśli chodzi o wszystko, czego potrzebuję w tych grach. No to tutaj, właśnie nie wiem, o co chodziło. To jest tak, że masz w porządku produkty, masz w porządku wykonanie. Ale coś ci nie pasuje. Ale jest takie... takie nijakie, takie trochę puste. No. I bardzo mi przykro było przy Mutants in Manhattan. Znaczy przykro, oczywiście, wiesz, no przeżyłem. Nic się nie stało, po prostu gra nie była tak dobra, jakbym chciał. Dokładnie. Czasami tak jest. Pamiętam, że grałem w tą grę, ale ona mnie w ogóle nie jakoś nie porwała, więc to czasami jest tak, że wiesz, 5 minut spadłem w dłoni i już wiesz, że to zatrybiło i będziesz grał, a czasami jest tak, że i wyłączysz. Tak, że jakby nie było, to by się nic tak, nie stało. Tak, nie? Dokładnie. Czyli w sumie też trochę najsmutniejsza rzecz, że gdzieś to znika w pamięci. Graficznie było ładnie, jakby ten system walki był okej, ale to była tak przeciętna. No, czegoś zabrakło. Tak, że w ogóle o niej nie pamiętasz. No i potem teraz ten powrót do gierek 2D. Shredder's Revenge grałem jak wyszedł, bo miałem... On na premierę tam był, więc to też fajna opcja. Tak, tak. No więc od razu wtedy sobie, wiesz, wziąłem Game Passa, pograłem w niego, podobał mi się. Na Switcha sobie kupię pewnie z dodatkiem, żeby sobie pograć. Nie ukrywam, to jest też taka gra. Ja ogólnie lubię, jestem beznadziejny w beat'em-upach, ale je lubię. Zawsze jak gram w to, czy grałem w Castle Crashers, czy kolejna rzecz, której nie umiem przejść, jeśli nie mam cofania czasu, jest to Golden Axe. Mam taką ochotę sobie kupić arcade sticka. dla tego klimatu. Tak, tak. No. I na pewno super byłoby zagrać w koopa w Shredderze. Możemy. Tam jest multiplayer nawet całkiem fajnie. A jest tak, online. Da radę. Muszę sobie kupić na Switcha i będziemy grać. W takim razie. Wspaniale. Najlepsza rzecz z dzisiejszego podcastu, która wynikła. No, ale jestem zdecydowanie ciekaw, co wyniknie po prostu dalej, nie? No bo mamy hype na żółwie, na nowo się nakręcający. W sumie w jednym roku i to niewielki odstęp czasu wydania, nie? Pomiędzy Shredderem a Kawabanga Collection. Tak. Wiadomo, że z jednej strony to są tylko, w cudzysłowie, tylko remake'i w Kałabanga, czy tam właściwie emulacja? Tak, to powiedzieć? Jest emulacja. To nie jest remake. Ale masz tam 13 tytułów. Mhm. Więc no, jest w czym wybierać. Jestem bardzo ciekaw po prostu, co z tego wyjdzie i co jest następne. Wiadomo, wiemy, co jest następne. Last Ronin jest następny. No i liczę, że żółwie po prostu utrzymają ten swój wspaniały... jakby to nazwać? Run. Run. Tak, run. Wiesz, mi brakuje czegoś takiego jak... kurde, jak nawet... No, będę się odwoływał do Game Boy Advance'a, bo to w czasach, w których powstawało, było prawdziwym złotem. Brakuje mi czegoś takiego jak na przykład Mario i Luigi Superstar Saga, tylko że na przykład z żółwiami, jak na przykład było Legacy of Goku, czyli taki RPG-żek. Kurde, przecież to się aż o to prosi, a takiego porządnego RPG-a z żółwiami, no to chyba nie było. A można by było zrobić. I chciałbym kiedyś w coś takiego zagrać. No tak. To jakby nie będę mówił, że nie, bo wiesz, też bym chciał zagrać, zwłaszcza, że są rzeczy, jakby to powiedzieć, niekoniecznie zachęcają, jak ostatnio ten Hellboy gra z tak, niego. Tak, pojawił się trailer. I to spoko wygląda na screenach, ale w ruchu... Wizualnie jest okej, okay, ale mechaniczka tej gry i taki ogólny... No wygląda, jakby była nudna. Tak. A to jest zabójstwo. Jakby było mało zawartości. Po prostu. I atrakcji. Tak. Ale nie mówimy o... Tak, i nie mówimy o Hellboyu. No dzisiaj wszystko jest dzisiaj o żółwie. Odcinek specjalny o Hellboyu. Zanotować proszę, kiedyś zrobimy. Kiedyś zrobimy, tak. Ale no tak, oczywiście możemy. Tak czy siak, jeszcze dodatkowe rzeczy, jeśli chodzi o żółwie, ponieważ oprócz gier o żółwiach były gry, gdzie żółwie brały udział. Oj tak. I ich było dużo. To trzeba przyznać, że rzeczywiście trochę się ich pojawiło. I o ile myślę, że możemy pominąć te
wyścigi, które były, jak to się nazywało? Nickelodeon, Mario Kart. Tak. Nickelodeon Kart tak, Racer. Tam ze SpongeBobem i tak dalej. Tak, czy ten właśnie Nickelodeon All-Star Brawl, to wiadomo, że oni się tam pojawią, natomiast były momenty, kiedy się pojawiły gdzieś żółwie, nie? I Tony Hawk Pro Skater 5 gra do dupy, ale były żółwie. Tak. Można było pojeździć żółwiami na desce. Ekstra opcja. I smajki. I Injustice 2. Tak. Nie? To chyba było takie... Tak. Miały swój pak. Dla mnie to było to samo, jak w Soul Caliburze był Heihachi, Link i Spawn w zależności od konsoli. Tam później był Yoda chyba, czy Darth Vader, Wiedźmin i... To w czwórce, no. Tak, no. To właśnie taka atrakcja i mrugnięcie okiem na tym poziomie, ale też pojawiły się żółwie niedawno w Street Fighterze VI. Tylko tam też pamiętam, czytałem nagłówki jedynie, że cenowo to jakbyś chciał kupić pak z każdym z żółwi, to zapłaciłbyś prawie tyle, co za grę. Ale wiadomo, jak to wygląda, nie? Za chwilę będzie jakaś wersja GOTY, Super Extra Ultra Complete Pack Edition i wszyscy zawodnicy będą w jednym, więc można żółwiami pograć w najnowszym Street Fighterze. Tak, w Modern Warfare 2, tym sprzed z zeszłego roku, Shredder jest jednym z operatorów, których możesz wykorzystać. O kurde, to nawet nie wiedziałem. W Hot Wheelsach masz autka i tryb jedno jakby wydarzenie, gdzie masz wyścigi właśnie z żółwiami ninja. To ekstra, no. Więc tak, możesz śmigać Hot Wheelsem, który wygląda jak skorupa żółwia. A mam tego Hot Wheelsa w sensie z żółwim vanem fizycznie samochodem. A tak, bardzo to wiem. Tak, więc no, jak widać, no, żółwie wpisały się w popkulturę na tyle mocno, że gdzieś tam się przebijają i ciągle są obecne. Tak, i powiedzmy, że zwieńczeniem tego też w tym odcinku może być film kinowy Mutant Mayhem, tak, który w Polsce miał tytuł... Zmutowany chaos. Zmutowany chaos, tak, dziękuję serdecznie, ponieważ całkowicie mi wyleciał z głowy. I... Był w kinach, to już tak, plus. Więc 2 sierpnia miał premierę. Poszliśmy. Tak, no. I jeszcze w wakacje, więc A fajnie. Dwa dni temu był... I były... Przepraszam, no. Chciałem tylko dodać, że 2 dni temu był, albo 3 dni temu, w każdym razie, gdy tego słuchacie, już jest, na Paramount Plus. Już jest w VOD dostępny. Więc jeżeli nie byliście w kinie, to możecie nadrobić. A warto. Tak. Ja nie ukrywam, że trochę czekam na Blu-raya. Mam nadzieję, że się ukaże. Tak. Tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym zobaczyć materiały dodatkowe i super by było, gdyby bez kitu, że jeszcze w Gliwicach można dzisiaj zobaczyć. No proszę, to fajnie. No proszę. Jejku, ale się zawiesiłem, już mówię. Chciałbym bardzo zobaczyć, jeśli byłby komentarz reżysera na przykład. No ja bym chciał usłyszeć oryginalną obsadę, dlatego że wersja, która była w Polsce... No to na Paramouncie dasz radę zrobić, tak, nie? Tak, wersja w polskich kinach była jedynie z dubbingiem i może za chwilę przejdziemy do tego, jak nam się podobał dubbing, ale obsada oryginalna była tak dobrana, gwiazdorska obsada, że no chciałbym usłyszeć Jackie Chana jako Splintera, a no nie było mi dane. Więc na pewno... obejrzę. Tak, no czy wiesz, Johna Cena. Tak. Chociaż patrząc na to, to on by się tam nie nagadał, ale sam fakt, że Ice Cube na przykład był Superflyem. Tak. Który miał tam swoje jeszcze... momenty. Tak, miał swoje momenty, zwłaszcza, że miał złe auto. Tak. To było coś wspaniałego. Dobra. To podobało nam się, to już się jakby domyślacie. Tak. z tego, co mówimy. Natomiast polska wersja wcale nie była zła. Nie. Dobra, możemy od tego zacząć. Możemy zacząć od dubbingu. Polska wersja nie była zła. Myślę, że wyreżyserowana była całkiem poprawnie. Głosy również na poziomie. Jedyne, co mi się nie podobało, ale nie wiem, czy to kwestia tłumaczenia, czy...
czy po prostu takiej realizacji, że jednak co chwila było to takie ziom, ziom, ziomersko, ziom, ale ziomersko, wyszliśmy na miasto, ziomersko, ziom, tak, ziom, jest ziomersko, nie? I w pewnym momencie natłoczenie ziomerskości było już tak duże, że mnie gdzieś tam ugryzło, ale to był dosłownie jeden krótki moment. Ogólnie bawiłem się bardzo dobrze i... Ale nie myślisz, że po angielsku jest to samo, tylko po prostu odbierasz to inaczej, bo to nie jest twój język? W sensie jak masz dude? Albo dude, albo bro było i wiesz, no w każdej możliwej odmianie. Na szczęście nie wyszło tak głupio jak Mordo w Marvelu, ponieważ ma inne znaczenie w języku polskim. Nie rób tego, Mordo. Dokładnie. Raczej też zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem odbiorcą docelowym tej animacji. Tylko raczej współcześni nastolatkowie, czy tam young adults, jakby to można było określić. Ale i tak bawiłem się jako stary dziad dobrze, więc tutaj bez zarzutów. Przede wszystkim podobało mi się tempo prowadzenia akcji. Podobało mi się to, jak wyreżyserowano sceny walki. Tam była taka scena, kiedy oni szukali tego Superfly'a i od tych wszystkich gangusów tak od jednego do drugiego chodzili, żeby się coś dowiedzieć. I było taki szybki montaż, jak tam po tych ekipach chodzili i walczyli z nimi. To było naprawdę świetnie zrealizowane. Bardzo mi się podobały te sceny. A ten co od boku i tak, jakby tak, przechodziły tak, tak, każdy w kolejny, tak. Nie? No, to, było, to zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Nie spodziewałem się tego. Było naprawdę zabawnie i momentami można się było pośmiać. Szczególnie ten zafiksowany splinter na to dojenie. Może nie będziemy mówić zbyt dużo, ale to naprawdę było momentami zabawne. Ja się śmiałem kilkukrotnie. Widać było, że twórcy mieli na to pomysł, że postaci są jakieś i że przede wszystkim ten film jest o czymś, bo był przekaz, no oczywiście o tym, że żółwie są inne, że akceptacja, samoakceptacja i tak dalej, no było tego naprawdę dużo, ale to nie było podane w taki nachalny sposób, że dostajesz w ryja, wiesz, musisz być grzeczny i przechodzić na zielonym świetle. No nie, było to podane subtelnie, ale wyraźnie i był to zdecydowanie film o czymś. A przy okazji można się było naprawdę pośmiać, ale też technicznie nacieszyć oko, bo mówię, te sceny walki były ok. Sam w ogóle system tej animacji, nie wiem dlaczego był tak często porównywany do Spidermana, bo wyszło, wiesz, Spider-Verse, potem wychodziły żółwie i żółwie mają swojego Spidermana. No, to są dwie zupełnie inne animacje. To je łączy, że są animacjami, ale moim zdaniem to jest zupełnie inna technika i zupełnie inne wrażenia wizualne, inna estetyka. Podoba mi się to, że postaci ludzkie na przykład, momentami jak tam przechodnie, wiesz, czy gdzieś tam gapie na ulicy, są totalnie karykaturalne, które wyglądają, wiesz, jak Frankenstein albo dzwonnik z Notre Dame i okej. Mm-hmm. I to też jest ciekawe. Tak, to też jest ciekawe i wydaje mi się, że bardzo ważne i miłe, że jakby odbiega od tej takiej symetryczności w twarzach na przykład. Tak. Że ktoś ma przesuniętą szczękę. Wyciągnięty policzek. Że wygląda, ja dokładnie, że wygląda jak w tym. Trochę jak właśnie w takich undergroundowych komiksach. I ten klimat dla mnie właśnie tutaj pozostaje, co jest super. Że nie jest taki czysty, nie? Że jest właśnie taki kanałowy trochę. Tak, zdecydowanie. Widać też wyraźnie, że na to też był pomysł i wyszło to super, moim zdaniem. Tak, i jakby graficznie jestem zachwycony tym stylem. Czasem rozumiem, że na przykład dla naprawdę młodszych widzów może być zamroczny. Tak. Bo jakby sam początek, to tam jest tak ciemno. Tak, i ogólnie paleta barw, jak spojrzysz przez większość filmu, to jest ta taka zgniła zieleń. Dużo cieni, jak jest gdzieś powiedzmy światło, czy żarówka. No taka kanałowa, nie? Szarości. Tak, tak, tak. Czy w tym warsztacie, gdzie po skuter April poszli, to jedna żaróweczka i po prostu widać, że gdyby nie ta żarówka, to tam by były egipskie ciemności, nie? No zdecydowanie, ale taki był chyba zamysł. Tak, tak, tak. No jakby na to nie mam co narzekać. Oczywiście. Bardzo też mi się ten zamysł podobał. W ostatecznym, wiesz, rozrachunku to jak się ruszało, to, że było zabawne i naprawdę było zabawne. Nie, wiesz, niewymuszone, wsadzone żarty, wiesz, co chwilę. Tak.
Tylko humor, który czasem polegał na tym, powiem ci, że to mnie strasznie rozbawiło. Będzie spoiler, ale myślę, że kto miał widzieć, to widział. A jak nie, to niech zatka uszy na 15 sekund. Strasznie mi się podobało, że jak musieli przenieść tą ciecz do rozwalenia supa Flya, to Kevin Eastman niósł ją w reklamówce. Tak. Żeby podać to. I sobie ją tak beztrosko rzucali. Tak, tak, w ogóle w siatce, nie? Takiej po prostu zrywce. To też jeden z tych takich elementów, który był, wiesz, po prostu śmieszny. Tak, nie? I w ogóle zauważyłem, że tam było wiele rodzajów humoru, bo miałeś ten taki żart sytuacyjny, było trochę komedii pomyłek, było sporo easter eggów i takich delikatnych mrugnięć okiem. Było dojenie. Tak, że jeżeli jesteś fanem Żółwi od lat, to wyłapiesz dużo nawiązań i takich mrugnięć oczkiem subtelnych, ale jeżeli to jest tą twoje pierwsze Żółwie, no to też nie jest tak, że coś cię omija. I nie mogę się doczekać, jak w tym mrocznym stylu, który został przedstawiony, nie? Będzie Shredder. Tak. Którego zarys widzieliśmy na koniec filmu. Tak, więc no, jest szansa na sequel i wezmę z otwartymi ramionami. I to był świetny film właśnie taki na lato, nie? Żeby sobie pójść, obejrzeć, tak, dokładnie. Pobawić się. Jak byliśmy na sali, było też sporo dzieciaków, było dużo śmiania się, dorośli też się nie nudzili. No to jak ja byłem, to podobnie. No więcej ja się śmiałem niż dzieci. Tak. To czysty klasyk, jeśli chodzi o takie filmy w kinie. Tak. Na Lego Przygoda też się więcej śmieją chyba niż dzieci. Tak, więc no cóż, my polecamy. Bardzo udana produkcja, która, pamiętasz, tak znikąd się pojawiła w sumie. Gdzieś tam wrzucono jakiś mural z logiem, i który już dawał do zrozumienia, że styl graficzny jest zupełnie inny i bardzo długo nie było wiadomo nic. A potem parę miesięcy przed premierą w kinie nagle rzucono pach. Trailer, obsada, tak, wszystko. Jak powiedzieliśmy, że jest plakat, to był zwiastun po tym, jak skończyliśmy. Dokładnie. I tak w sumie ktoś wymyślił, ktoś to zaakceptował, ktoś dał zielone światło i zrobiono ten film i zrobiono go na wysokim poziomie. Udało się, ma to ręce i nogi, dostarcza dużo zabawy, więc polecamy. Tak, jak najbardziej. To fajny powrót właśnie do kina, bo te wersje Michaela Baya na przykład, no nie podobały mi się, wiadomo. Jest jeden moment, który mam w pamięci, który rzeczywiście mnie rozbawił. To jak nie chcieli powiedzieć czegoś Splinterowi, Splinter ich w cudzysłowie torturował i zwabił Mike'ego do wygadania się, że da mu pizzę 99 serów. I Mike na to poleciał, no i okazało się, że nie ma pizzy 99 serów. To mnie rozbawiło i w jakiś sposób doceniam z tamtej serii filmowej designy postaci. W sensie one były przemyślane. Te elementy, które były nie podobały mi się, ale były przemyślane. Tak, ja to doskonale rozumiem. Plus, wiesz, to już minęło jednak po około 10 lat, bo tam było dwie części. Jedna chyba była 2012, druga 2014, jakoś tak, nie? Więc to też już swoje lata ma i to Bay to robił chyba na rozpędzie po Transformerach, czy tam w trakcie, jakoś tak. Chyba w trakcie, no bo te Transformery to też długo zajęło. Ja też nie lubię Megan Fox, nie będę ukrywał, że jest inaczej, bo jest tragiczną aktorką. No wiesz, gdzieś tam jak spojrzysz sobie na jakieś listy 10 najlepszych filmów z żółwiami, to one zajmują raczej gdzieś tam ostatnie miejsca. Ludzie bardziej doceniają klasyki z lat 80. To jest raczej kwestia, że nie było innych, więc to dlatego jest na tej liście. To też swoją drogą. Jakbyś zrobił top 3, to by już nie było. No, a jeżeli wykupicie sobie, czy tam macie już Paramount Plus, bo chcecie obejrzeć na przykład Mutant Mayhem, to wiedzcie, że na San Diego Comic-Conie tegorocznym ogłoszono, Kevin Eastman to ogłosił osobiście, że Paramount i Nickelodeon zabezpieczyły prawa do emisji tej oryginalnej kreskówki, więc pewnie w końcu tam wyląduje i fajnie, gdybyście sobie chcieli wrócić, to będzie taka możliwość. No i pięknie. Ważne, że będzie można to obejrzeć. Może niekoniecznie zawsze warto coś oglądać z przyszłości. Pamiętamy o tak. Beast Wars. O Jezu. Tak. Będzie można sobie zweryfikować. Ale żółwie to żółwie.
Nie, te ostatnie sezony to jeszcze... Cieszę się, że żółwie żyją. Tak, dokładnie. A te ostatnie z lat 80. Ostatnie tak? sezony tych z lat 80. jeszcze da się przetrawić, powiedzmy. No. No ale... Tak, ale to też wiesz, jakby dziwne czasy to były, nie? Wszystko było trochę uczeniem się w trakcie robienia. Mam to takie też wrażenie. Swoją drogą. Dobra, to co, możemy sobie przejść chyba do dyskusji, bo mówiliśmy o komiksikach, o grach, o animacjach i o wielu innych rzeczach, ale właśnie, tych żółwi jest z ostatnimi czasy bardzo dużo i zastanawialiśmy się, może pozastanawiamy się razem, czy za dużo to niezdrowo. Czyli wiesz, żółwie wyskakujące ci z lodówki. Dziękuję. Bo z jednej strony, nieraz o tym chyba mówiliśmy, że jak jest przesyt czegoś, to też nie jest dobrze i w końcu masz tego dość. To jest taki paradoks, że jak czegoś jest za mało, to fani domagają się, żeby było tego więcej, a jak z kolei jest czegoś za dużo, no to też tak już niezdrowo. Jak najbardziej. Zgadzam się z tym, że w tym przypadku też co za dużo, to niezdrowo. Rzeczy, które są regularne, ale rzadsze, na przykład brzmi jak opis, to wydaje mi się, że mają trochę większą wartość. Jakby teraz pomijam dojenie GTA Online. Jakby Rockstar wypuszczał częściej gry, to myślę, że nie miałyby też takiego efektu i nie miałyby też takiego czasu na dopracowanie, nie? Gra od Rockstara to jest wow, nowa gra od Rockstara i tak dalej. Jak wychodził kiedyś nowy Hellboy, to było o, nowy Hellboy i tak dalej, nie? Wychodziły nowe żółwie, też były przemyślane. Natomiast jak zaczyna być tego za dużo, to się robi to, co z Gwiezdnymi Wojnami, czyli jest tego za dużo. Po pierwsze, nie stać cię, żeby to ogarnąć wszystko, a po drugie, jakość też spada, nie? To też widać po niektórych scenarzystach, zwłaszcza po scenarzystach. Może użyłbym innego porównania, bo akurat Gwiezdne Wojny, to teraz tam, wiesz, Andor i Ashoka to zdobywają raczej pozytywne opinie i też trend jest taki, że... Tak, ale wiesz, chodzi mi o całość. Tak, ja wiem. Jakby... Bardziej bym powiedział może jak te seriale Marvela, które teraz wychodzą. O, no to tak, to jeszcze faktycznie jeszcze bo jest lepsze. Ich jeszcze więcej, a są jeszcze gorsze. Aha. No, ale to mankament. W każdym razie chyba każdy wie, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi, mordo. Kto ma wiedzieć, ten wie. Pozdro dla kumatych. Co oczy widziały, język niech nie rozpowiada. Tak. No. I ty bardzo dobrego porównania użyłeś wcześniej z tym Old Man Loganem. Bo gdybyśmy tak się zastanowili, to czy tak jest potrzebny nam crossover ze Stranger Things? No okej, dwie fajne marki, może to komuś dostarczyć rozrywki, IDW może zarobić pieniądze, powiedzmy, że ma to sens, ale wiesz, seria się jeszcze nie skończyła, a już zapowiedziano Director's Cut. Czy na przykład ten crossover ze Street Fighterem, no gdyby on się nie ukazał, czy coś by się stało, no w grze jest i okej, szczególnie, że ten komiks jest fatalnie narysowany i możemy sobie tak gdybać i się zastanawiać, bo wiesz, no pamiętam te czasy, kiedy z żółwi było bardzo mało, one były zawsze, jak już wspomnieliśmy, no ale był taki moment, że było ich po prostu mniej. Albo na przykład, wiesz, ten serial z żółwie i Power Rangers, no to nie był szczyt szczytów. Chciałoby się coś lepszego. Wiesz, o czym nie powiedzieliśmy? O czym? Właśnie, teraz mi przyszło do głowy. Mateusz powiedział, co będzie, jak żółwie nam wyskoczą z lodówki. No. I otóż... Też wyskoczyły. Też wyskoczyły, ponieważ w Żabce, i to padłem po prostu jak dziecko ofiarą, w Żabce były, nie wiem czy dalej są, ale na pewno były pizze z żółwi ninja. Były. Jedna z pepperoni i z zielonym, jak to się nazywa, jak się us mówi po polsku? Szlam? Tak. Ślus było w kreskówce, znaczy w tym filmie kinowym teraz. A tak, bo był ślus. Tak. No to było właśnie green ooze i to było pesto, z tego co się dowiedziałem. Jakiś szpinak chyba. No coś takiego. No coś takiego. Nie, pesto, bo czytałem opakowanie. A jeśli chodzi o drugą, no to była wiadomo serowa. Tak, i kosztowała z płatkami chili. Około 20 zł, więc za zamrożoną pizzę to trochę przeginka.
No, ale widziałeś obecne ceny mrożonych pizz. Nie. Ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o mrożone pizzy, natomiast bardzo często to już jest, no, w cudzysłowie, normalna cena, w sensie taka, z którą się spotykasz na co dzień. To była moja pierwsza mrożona pizza od nie wiem ilu lat i nie była zła. No, ja też się skusiłem i... No nie była zła jak na mrożoną pizzę, nie? Patrząc w tych kategoriach. Tak, to jest cudowne określenie właśnie. No w sumie okej. W sensie nie żałuję, że wydałem te 20 zł. Tak, tylko widzisz, przychodzi film kinowy, masz jakieś fundusze na promocję tego i dosłownie żółwie ci wyskakują z lodówki, bo trzeba rozhulać marketing. I pytanie, na ile to jest... Tak, ale czy jest coś lepszego do jakby zareklamowania żółwi niż pizza? No nie, to był akurat dobry strzał. Tutaj marketingowcy pomyśleli i jakby zrobili robotę dobrze. Bo pamiętam, jak w latach 80., gdy wychodziła kreskówka, znaczy ja nie pamiętam w lat 80., ale... Tak, no właśnie się zacząłem zastanawiać. W sensie, pamiętam ten... Chodzi o to, że jaka była fala na popularności serialu, gdy Playmates trzaskało masowo zabawki i to było, wiesz, naprawdę bardzo dużo, to była bardzo rozległa seria, ale przy okazji żółwie miały wszystko, żółwie miały nawet swoje chusteczki do nosa, pudełka na śniadania, wszystko, co sobie mogłeś tylko wymyślić, to powstało gdzieś tam z nadrukiem żółwi i to było do absurdalnych granic rozdmuchane. I pytanie, no po co to powtarzać, nie? Akurat tu pizza to jest dobry strzał, tylko wiesz, z kolei na trzaskanie tak dużej serii komiksowych, czy to w końcu komuś nie wyjdzie bokiem, bo tak jak mówiliśmy, możesz sobie wybrać powiedzmy Last Ronina, albo możesz sobie wybrać Saturday Morning Adventures i okej, i zamknąć się w tym, tylko potem IDW powie, że no nie zarabiamy tak dużo na tych markach, jak się niektórym wydaje. I wiesz, gdybyśmy się mogli zastanowić, jaki byłby to złoty środek, nie? Tak, no nie wiem, czy istnieje ten złoty środek, nie? To jest jakby taka bardzo cienka linia pomiędzy przesadą. Natomiast zawsze wolałbym ostatecznie do takich marek, które, no nie wiem, szanuję, żeby jednak były w tą stronę, że są rzadziej, że nie są na każdym kroku. Tak, też bym tak wolał. Oszczędniej trochę. Nawet, wiesz, zamiast opłacić rysowników i scenarzystów na jakiś dodatkowy komiks, który miałby się ukazać, to może lepiej te środki przeznaczyć na dopracowanie jakości tego, który już wychodzi. O, gdyby to było takie proste, ale wiesz, o co mi chodzi. Tak. Żeby bardziej skupić się na dopracowaniu tego, co już jest, niż poświęcaniu sił i środków na coś nowego. Tak. Jak najbardziej się zgadzam. I bardziej niż o Eastmana, czy tworzenie rzeczy z żółwiami na poziomie, boję się po prostu słupków Nickelodeona na giełdzie, słupków IDW, tak, żeby im się zgadzało, żeby inwestorzy byli zadowoleni, sprzedawania tego na lewo i prawo. O ile to są, wiesz, produkty takie fizyczne, które gdzieś ktoś zrobi jakąś zabawkę, no to dobra, no nie kupisz, są w sklepie, najwyżej się nie sprzedadzą, no i nadprodukcja plastiku to akurat złe. Ale jeśli będziesz tworzył więcej takich treści, które mają podtrzymać istnienie, to według mnie wyjdzie źle, zwłaszcza, że żółwie udowodniły przez te, no za rok, 40 tak. lat, że one sobie będą żyć. Że wystarczy jeden serial, wystarczy tutaj seria komiksowa, o żółwiach się nie zapomni, ponieważ żółwie są bardzo unikalne. To nie jest kolejny generyczny superbohater w pelerynie, że musisz podtrzymywać jego życie w sumie sztucznie. Znaczy, wiesz, no inaczej, w tamtych czasach były i było bardzo wiele zespołów, które to naśladowały, nie? No chociażby Motomyszy z Marsa, Street Sharks było, no, ale, komu ale się właśnie udało? Komu się udało i kto przeżył do dzisiaj, nie? Żółwie wypłynęły, a o całej reszcie nikt dzisiaj nie pamięta. Tak. Znaczy może o Street Sharkach, bo no, motomyszy niby no, wracają. No wiesz, ktoś nie? wykupił prawa i też... Ale kogo to obchodzi? Żółwie tak, to żółwie. Ale wiesz, to też nie jest powiedziane. Ktoś wyłożył miliony na zabezpieczenie praw, na nową kreskówkę, na nowe figurki. Nie wiesz, czy to osiągnie sukces, nie? Czy to siądzie. No oczywiście, że nie. No to stare loteria, dziady, nie? Stare dziady na pewno... naszego typu na fali nostalgii mogą się zainteresować, ale czy to przeżyje kolejne, wiesz, dekadę, dwie, trzy, no to bym tak ostrożniej podchodził, nie?
Tak, no zwłaszcza, że motomyszy z Marsa i rzeczy tego typu to no, sprzedawały zabawki, nie? Oj, to był, wiesz, potężny biznes, który się uzupełniał. To tak naprawdę wszystkie seriale animowane typu He-Man czy tego typu inne rzeczy. No, czy Transformery, one miały, nie? Sprzedawać zabawki, one właśnie miały drenować kieszenie rodziców tych dzieciaków, które to oglądały, nie? Jest zresztą Box Brown, kojarzysz tego komiksiarza? On tak. W Polsce Marginesy wydały dwa jego chyba komiksy, Tetris i o tym, o Trawce. On teraz wypuszcza, chyba już widziałem na Atomie preorder, właśnie o tym zjawisku komiks, w skrócie to było jakoś jak korporacje sprzedały ci dzieciństwo. Coś właśnie na tej zasadzie, bo było coś takiego w Stanach w latach 80., że korporacje testowały odbiór kreskówek przez dzieci pod takim normalnym względem badań marketingowych. Czyli co opchnąć dzieciakom, żeby chciały mieć zabawki. I to było normalnie, wiesz, machina marketingowa, kapitalizm w takiej formie, że drenowanie po prostu pieniędzy, nie? I to wszystko były narzędzia do zarabiania kasy. A to, że wyszły z tego kreskówki, które my jako dzieci wspominamy z rozrzewnieniem, spędziliśmy przy tym miłe chwile i jakoś, w jakiś sposób to w nas zostało, no to już jest, powiedzmy, efekt uboczny tego, nie? Że pan w garniturze chciał w swojej firmie zarobić jak największe pieniądze. No, w dużym skrócie. Tak, no to i prawda. I Box Brown zrobił o tym komiks, ale więc też, że ciekawe, będziemy też pewnie obserwować. Z perspektywy czasu też tak naprawdę do tych rzeczy nie wracasz, nie? To były rzeczy, które były wtedy po prostu. Natomiast jeśli już posiadasz jakąś wiedzę, jakieś zdolności poznawcze, to wiesz, ile były warte tak naprawdę, nie? To jest coś, co mogłoby lecieć w tle. Tak, dokładnie. A jeśli jednak jest w tym jakieś trochę więcej pasji, jakieś no przesłanie, to może nie będziemy się oszukiwać, jeśli o to chodzi. Jest w tym trochę więcej pasji, czy na przykład zaczęło się od komiksu, jak z żółwiami. Nie będę nigdy winił, że ktoś chciał zarobić na czymś, co stworzył. Wątpię, żeby Kevin Eastman... A to już jest inna kwestia. Najwięcej zarobił na komiksach, a nie na licencji. Wiesz, to już jest inna kwestia. Natomiast jeżeli mówisz o przesłaniu, to przypomniały mi się te wstawki w He-Manie. Czyli wiesz, tam zawsze na końcu było tam dzieci, nie wolno jak przechodzić... końcówka G.I. Joe. Dzieci, nie wolno przechodzić na czerwonym świetle, albo nie bierzcie narkotyków od obcych ludzi. To było cukierków. Tylko od znanych. Cukierków od obcych ludzi, nie? To było takie, to jest takie uroczo... O, dzięki, Roadblock, nie wiedzieliśmy. Tak. No, teraz wiecie, a wiedza to połowa walki. Tak. O, to pięknie się to wspomina i można się pośmiać, ale takie to były realia. W ogóle ten chamski przeskok, który był w G.I. Joe, że wiesz, wcześniej jakieś misje tutaj w kosmosie, coś, helikoptery i tak dalej, a potem ten sam Joe po prostu, jakieś dzieciaki na amerykańskich przedmieściach, nie bawcie się zapałkami. Tak, bo będziecie sikać w nocy. Tak, no dokładnie. O, stary, kurde, nie wiedzieliśmy, dziękuję. Zmieniło mi to. A teraz idźcie kupić zabawki. Dodajcie tam jakiś morał w tej produkcji. Dobra, no dobra, stary, coś wymyślimy. Nie? Ale to tak właśnie wyglądało. No tak, tak, tak. Zresztą myślę, że większość osób oglądała Toys That Made Us i Movies That Made tak. Us chyba. No, to bardzo, bardzo fajnie przygotowane. Tak, ale o tym jeszcze pewnie powiemy na koniec, jako zadanie domowe dla najbardziej wytrwałych słuchaczy. To... Jeszcze polskie wersje żółwi. Tak, możemy sobie przejść do tego, bo żółwie w Polsce no, mają pecha, przynajmniej jeżeli chodzi o komiksy. Tak, była słynna afera z fantasmagoriami, było tak naprawdę... No, dobra, cofnijmy się od początku. Gdzieś tam kiedyś Egmont czy TM Semik to próbował wydawać. No ale wiadomo, że to jakoś bardzo się nie udało. Później mieliśmy długo, długo nic. Gdzieś tam te fantasmagorie nieszczęsne, które się totalnie nie udały.
teraz we współczesnych... To jest nawet mało powiedziane, że no, się nie udały. Teraz wszyscy wiemy, jak jest, to chyba nie ma się co rozwodzić. Natomiast teraz, gdy mamy chyba najlepszą sytuację na rynku wydawniczym ever, wiadomo, Tomasz Kołodziejczak stworzył polski komiks, ale Żółwik za dużo nie wydał, no bo Egmont przez ostatnie lata wydał tylko właśnie wspomnianego Batman Żółwie Ninja, fajny, bo w wydaniu zbiorczym te trzy serie, ale tak naprawdę no, nikt się nie pokusił, żeby sięgnąć głębiej. No, Non-Stop Comics wydało Body Count, też bardzo fajną miniserię, gdzie Eastman mógł się z Beasleyem wyszaleć, no ale to takie pojedyncze strzały są głównie. Amber wydaje te żółwie. Tak, i Body Count jest hołdem dla tamtych lat. Tak, to jest bardzo specyficzna seria. Jest dla nas dobry komiks. Tak, no komiks. To starych dziadków. No, nawet nie powiedziałbym, że dobry. Dla nas ciekawy komiks. Tak, ale raczej nie dla... Nie tego raczej szukają dzisiaj ludzie w żółwiach, może tak. Chociażby. I słusznie, bo... To jest znak tamtych czasów, bardzo specyficzny dziś. Tak, tak. No, który no, nie do końca dobrze się zestarzał i tak naprawdę tyle. No, Amber próbuje wydawać te żółwie, ale też robi to chyba w najgorszy możliwy sposób. Czyli gdzieś tam w tych cieniutkich tomikach, w twardej oprawie o matko, próbuje, wrzucił się na ongoing. Wiadomo, że nie wyda tego do końca. Lepiej się trzeba było skupić na jakichś mniejszych seriach zamkniętych, wydać jedną, drugą, trzecią, sprawdzić sprzedaż i jeżeli się opłaca, pójść z tym dalej. A tutaj tak po prostu jakby każdy bał się tych żółwi ruszyć, a znalazłoby się kilka serii, które można by było wydać. I powiedz mi, czy widzisz jakieś światełko w tunelu lub jakąś szansę, żeby coś konkretnego z żółwiami się u nas ukazało, czy raczej nie ma to sensu? A zaraz mi ktoś znowu powie, że jestem odklejony od rzeczywistości. Nauczyć się angielskiego i przestać się oszukiwać. O. Bo będziesz czekał na te żółwie, aż wyjdzie tyle, że nigdy ich nie nadrobisz. No dobra, ale... Fajnie by było, gdyby coś wyszło, żeby kogoś zainteresować. Natomiast to musiał... Myślę, że mógłby Last Ronin właśnie być. To chciałem powiedzieć, że myślisz, że taki hardcover, który wyszedł w Stanach, czyli zeszyty plus materiały dodatkowe w twardej oprawie jako taki jeden strzał, nie trzeba w ogóle nic więcej wiedzieć. To jest tak, samograj. Myślę, że Last Ronin byłby świetny do tego, bo z ongoing z IDW, pomimo całej mojej miłości do niego, jest niemożliwy według mnie do wszyscy... wydania. Bo to za długo wszyscy by zajęło. Mi się gapią na ongoing, bo jest kurde ogromny. Tak, dokładnie. Gapisz mi się na żółwie. Bo są ogromne. I ten ongoing rzeczywiście taki jest, ale Last Ronin to jest praktycznie samograj. No, jeden tomik w twardej oprawie, gruby, kompletny. Sprzeda się, no to będzie można pomyśleć o tym prequelu Lost Years. Okej, czemu nie? Mhm. Jeszcze gierka wyjdzie, więc można też trochę pod to podłapać. Szczególnie, że te komiksy na podstawie gier się sprzedają całkiem dobrze, jak pokazały statystyki za ubiegły rok. Więc no, ja bym tutaj widział Egmont, czy nawet Non-Stop Comics, czy może Nagle. Są takie wydawnictwa, które by się w taki profil mogły, a może Mucha by zaskoczyła, które mogłyby coś takiego zrobić. Czemu nie? Natomiast no, niestety żółwie mają dużego pecha, jeżeli chodzi o nasz rynek komiksowy. Mhm. Tak. Znaczy, jak najbardziej mają. I mimo tego, że te serie są popularne, to chyba trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek to strasznie brzmi, to nadal jest tylko komiks. W sensie, jak Black Panther święcił naprawdę triumfy w kinach na świecie, to serię nominowaną do Eisnera prawie skasowali. Więc nie przekładałbym popularności marki na popularność komiksów, bo według mnie ten podział już od dawna nie istnieje. To prawda, zresztą też widać w polskim komiksowie jakieś takie dla mnie osobiście niezrozumiałe, ale szanuję, że inni się tego domagają. Czemu nikt nie wyda Spawna? No nie ma Spawna, nikt nie wznowi Spawna, nie ma u nas Spawna. No. No. No nie ma. Carry on. I chyba tutaj można podobnie stwierdzić właśnie, że to jest podobny case z żółwie, że jednak ktoś by tam chciał, ale później by się okazało, że trzech największych nostalgistów po to sięgnęło i tyle, bo tego się po prostu tak, nie no, da no, czytać. No. Nie? To mi trochę przypomina oczywiście to, jak pytali Briana Azarello o Doka Savage'a.
jak był taki chwilowy powrót Bronze Era w DC. I Brian Azzarello powiedział, że pisali do niego fani Doka Savage'a i że to jest pierwszy od lat wspaniały komiks z Dokiem Savage'em i bardzo fajny powrót. Natomiast opinia czterech osób nie wystarczy, żeby to wróciło do druku. I wydaje mi się, że mimo wszystko żółwie by się nie sprzedały, bo to, że jest grupa ludzi, którzy to lubi, to super. Natomiast uważam, że i tak jest za mała, żeby inwestować w to takie pieniądze, żeby na przykład tłumaczyć wszystko za IDW. Tak, to prawda. Ale Last Ronina wydaje mi się, że na luzaku. Tak, bo to jest trochę samograj, a trochę taki pojedynczy strzał. Więc już bardzo dużo chyba nie ryzykujesz. Mm-hmm. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Niedługo MFK, może jakieś zapowiedzi ciekawe padną. Może, może. A swoją drogą widziałeś okładkę E do Last Ronina dwójki w wersji specjalnej z Dnia Zmarłych meksykańskiego? Tak, widziałem. Ekstra jest. Widziałem, ale zamówiłem w preorderze chyba inną. Ale rzeczywiście podoba mi się, była fajna. Ta, jak się nazywa to tak. Święto? Muerta coś tam. Dia de los Muertos. Piękna okładeczka. O, widzę, że jest kilka, bo widzę z Mike'iem, ale jest jeszcze Donatello. Tak, jest sporo. Teraz zresztą ogólnie to jest cecha charakterystyczna dla Stronina, że jakbyś sobie zebrał za wszystkie zeszyty warianty okładkowe, to tego będzie grubo ponad setka, naprawdę. Mhm. Mówię tu, wiesz, zeszyt pierwszy, drugi, trzeci, o wszystkich poszczególnych, nie? Plus tam ekskluzywy do poszczególnych sklepów. Mnóstwo tego jest. Też, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić Dynamite Comics i 15 tysięcy okładek. Tak. I możesz sobie kupić w sklepie u Kevina Eastmana z autografem. No widzisz. Zabawki też. Kevin Eastman chyba sprzedaje wszystko ze swoim autografem. No, ale chyba będziemy powoli kończyć. Tak, myślę, że mamy dla was, to jest taki odcinek specjalny, gdzie skupiamy się głównie na tym, na tych aktualnych rzeczach, komiksach, grach, animacjach, które wychodzą, wspominamy o tych poprzednich. Gdybyśmy mieli omawiać tak rzeczywiście wszystkie, to brakłoby nam czasu. Natomiast jeżeli żółwie was interesują i chcecie poznać trochę więcej o tej marce, bo historia tej marki jest naprawdę ciekawa, przez te niemal 40 lat, jak Andrzej wspomniał, w przyszłym roku 40, może będą jakieś fajne wydarzenia i produkty twórcze z tej okazji, to ta marka przeszła naprawdę wiele, miała swoje wzloty i upadki. Sama historia powstania to jest rzecz, naprawdę ciekawy materiał, jak wiecie, dwóch gości w garażu osiągnęło sukces, który trwa do dziś. I możemy wam polecić jako zadanie domowe takie w sumie trzy dokumenty, czyli pierwszy, który Andrzej wspomniał, czyli Toys That Made Us, zabawki naszego dzieciństwa na Netflixie w sezonie trzecim, odcinku czwartym Żółwie Ninja. No i jak sama nazwa wskazuje, głównie traktuje o zabawkach, ale ten odcinek mówi właśnie też dużo o tym, jak występuje tam Kevin Eastman, występuje tam Peter Laird. Kevin Eastman mówi o tym właśnie, jak wyglądała historia, wypowiada się też ich agent z tamtych czasów, jest dużo o procesie tworzenia, jest o tym, jak Eastman sprzedał prawa do marki, jak tam się trochę poróżnił i pokłócił z Peterem Lairdem, potem jak się gdzieś tam, powiedzmy, pogodzili. No ciekawa historia, zaledwie tam niecała godzinka i w takiej pigułce macie przyswojone. Jest też półtora godzinny dokument Randall Lobb jest scenarzystą, reżyserem. On jest w języku angielskim, nie ma go z tego, co się orientuje w naszym języku, no ale do ogarnięcia Turtle Power, The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles. I to jest też bardzo ciekawy materiał. I on był chyba dostępny łatwo w Polsce na tym Sky Showtime. Tak, swego czasu był. Był emitowany też chyba właśnie tam. Mm-hmm. No i jest też dokument chyba najmniej dostępny, ale można go gdzieś znaleźć, no po prostu jest. I nazywa się 35 Days of Kevin Eastman. I opowiada właśnie tak jakby z perspektywy Kevina Eastmana, który też ma swoje za uszami, też troszeczkę można powiedzieć swego czasu soduwa mu odbiła na fali sukcesu Żółwi i też tam opowiada o tym, jak właśnie pewne rzeczy zrozumiał po latach
i jak to wszystko wyglądało. Więc to są takie dosyć ciekawe materiały. Zachęcamy, żebyście się zapoznali, bo pewne rzeczy mogą was zaskoczyć. Jak najbardziej. I fajnie, że można to poznać jeszcze od tych konkretnych stron, właśnie od twórców, od tych zabawek. Tak, że mimo wiesz, że ta seria ma 40 lat na głowie, za chwilę to twórcy żyją, ciągle tworzą, mogą się podzielić kulisami. Dokładnie tak było. A my dziękujemy wam za wysłuchanie odcinka o żółwiach ninja. Wyżyliśmy się. Tak, po przerwie. Jeśli chodzi o ten jeden temat, za 2 tygodnie wrócimy z łódzkim odcinkiem po MFC. Odcinek samochodowy, klasyk. Tak, odcinek samochodowy. Mateusz nie będzie w Łodzi niestety, natomiast będzie inny żółw ninja, jakim jest Michelangelo. Katowicki żółw ninja. Więc zobaczymy się, w sensie usłyszymy się za dwa zobaczycie tygodnie. Się na MFC. Albo do zobaczenia w Łodzi. Tak, kto wie. Tak czy siak, dzięki, że nas słuchaliście i do usłyszenia. Cześć.